ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka, jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom pierwszy. Czyta ojciec Idzi Soroburski. 28 grudnia. Dzieci świętych młodzianków. Lekcja. W mieście Tuscanella gościł u pewnego rycerza, którego jedyny syn od urodzenia był chory na krzywicę. Na usilne prośby ojca, Franciszek, podnosząc chorego za rękę, natychmiast go uzdrowił. Wszyscy widzieli, jak chłopiec nagle wzmocniony zerwał się, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. W diecezji Rieti od 4 lat żył chłopiec tak spuchnięty, że w żaden sposób nie mógł zobaczyć nawet swoich nóg. Przyniesiony do niego przez zapłakaną matkę, natychmiast, gdy tylko mąż święty dotknął go świętymi rękami, został uzdrowiony. W pobliżu miasta Orte jeden chłopiec był tak pokrzywiony na skutek połamania kości, że głową dotykał nóg. Na żałosne prośby rodziców, otrzymawszy od niego znak krzyża, natychmiast się wyprostował i zaraz został uzdrowiony. Opisy uzdrowień z życiorysu świętego Bonaventury. Medytacja. Radosny okres bożonarodzeniowy zdaje się być przerwany dzisiejszą pamiątką śmierci niewiniątek. Dziś, z perspektywy wieków, okrucieństwo Heroda dotyka nas do głębi. W obronie swej władzy był gotowy dopuścić się najgorszej zbrodni. Jedyną winą tych dzieci było to, że wśród nich mógł znajdować się Mesjasz. Można snuć wiele refleksji nad tym, co z człowiekiem może uczynić nieuporządkowane pragnienie władzy. Historia Heroda i rzezi niewiniątek powtarzała się nieraz w historii ludzkości, ukazując obraz, do czego jest zdolny człowiek. Prawem każdego dziecka jest narodzić się, żyć i rozwijać. Nikt nie może tego zanegować, gdyż inaczej staje się współczesnym Herodem. A jednak żyjemy w czasach, w których tak powszechnie jest negowane prawo do życia i rozwoju. Przypomnijmy tutaj cały problem aborcji, miliony dzieci niedożywionych i umierających z tego powodu, przypadki pedofilii i dziecięcej pornografii, niewolniczą pracę dzieci, a nawet wysyłanie ich na wojenny front, aby walczyły. Przytoczone powyżej opisy 3 uzdrowień dokonanych przez świętego Franciszka mogą nam choć trochę powiedzieć o miłości, jaką nasz święty miał do dzieci. Chciejmy i my zastanowić się nad tym, co moglibyśmy zrobić dla dzieci. Tym, co bezpośrednio jest najważniejsze dla dziecka, to dom i rodzina. Nasze wysiłki pastoralne i duszpasterskie powinny zmierzać do tego, by okazać rodzinom jak najdalej idącą pomoc, zarówno materialną, jak i duchową. Każda pomoc małżeństwu przeżywającemu kryzys jest czymś dobrym i to nie tylko dla małżonków, ale i dla dzieci. Wielu z naszych braci katechizuje dzieci w szkole. Jest to posługa trudna i często bardzo wyczerpująca, ale mogąca przynieść wielkie owoce w przyszłości. Solidne potraktowanie katechezy, przygotowanie się do niej, używanie różnych metod pedagogicznych jest najlepszym darem, jaki możemy dać dzieciom. Przy wielu naszych kościołach czy parafiach są różne grupy dzieci, choćby ministranci. Samo doświadczenie, jakie mamy, mówi nam, iż dzięki solidnej pracy wśród ministrantów Bóg daje nam później wiele powołań. Wyrządza się wielką krzywdę dzieciom, jeśli się nie traktuje ich poważnie i rzetelnie. Może nieraz dzięki naszemu zaniedbaniu w jakimś dziecku nie rozwinął się jakiś talent czy dar. Inna rzecz, którą powinniśmy zrobić dla dzieci,
to chronić je przed zgorszeniami. Wiemy doskonale, jak dzieci są chłonne zarówno na dobro, jak i na zło. Zdajemy sobie sprawę, że dziś trudno postawić jakieś bariery chroniące dziecko przed złymi słowami, obrazami czy przykładami. Ale możemy tworzyć zdrowe środowiska, które będą chronić dziecko w sposób pozytywny. Bowiem im zdrowsze moralnie środowisko, w którym wzrasta dziecko, tym lepsza obrona przed negatywnymi wpływami. Każdy z nas jest powołany przez Boga do tego, aby chronił życie i pielęgnował je. My, jako bracia mniejsi, możemy zrobić wiele w obronie życia. Mamy także możliwości pomagania naszym braciom na misjach. Być może nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasza pomoc materialna misjom może jakiemuś dziecku uratować życie albo zapewnić możliwość ukończenia szkoły czy uzyskania zawodu. Jedno jest pewne. Inwestując w dziecko, robimy to, co może być dla niego najlepsze. I z pewnością po jakimś czasie owoce tych darów odczujemy wszyscy. Oracjo. Jezu, polecamy Ci dziś wszystkie dzieci. Błogosław każdemu poczętemu dziecku i spraw, aby zdrowe przyszło na świat. Prosimy Cię za rodziców, aby dawali swoim dzieciom wiele ciepła i miłości. Chroń dzieci przed złem, głodem i zgorszeniem. Nie dozwól, aby dzieci cierpiały z powodu błędów swoich rodziców czy wychowawców. Miej każde dziecko w swojej opiece.